23 marca, Małgorzata Pasik-Zawadzka, zapraszam na dzisiejsze Telefakty. Rusza druga edycja programu Moja Woda. Od czwartku utrudnienia w centrum Ostrowca. Torby z firanek na owoce i warzywa. Nawet 5000 zł może otrzymać gospodarstwo domowe, które podejmie się budowy oczka wodnego lub innej instalacji, która umożliwi zatrzymanie wód opadowych. Wnioski można już składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Polska na tle Europy, na 26 państw, zajmuje 22 miejsce pod ilością zasobów wodnych, czyli jesteśmy tak naprawdę na szarym końcu i musimy tą wodę oszczędzać. Woda to jest bogactwo na miarę złota. Dzisiaj na świecie tak, aby dbać o ekologię, aby dbać o równomierny, o zrównoważony rozwój i o nasze zasoby naturalne, musimy dbać i oszczędzać wodę. Nasze województwo również w skali naszego kraju jest poddane permanentnej suszy hydrologicznej. Dopiero jak się czyta cotygodniowe raporty Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa, to można zobaczyć, jak wyglądamy źle jako województwo na tle pozostałej części naszego kraju. Światowy Dzień Wody Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wybrał, aby ogłosić start drugiej edycji programu Moja Woda, który ma nakłonić społeczeństwo do oszczędzania wody i wykorzystywania wód opadowych. W pierwszym naborze do funduszu wpłynęło blisko 1200 wniosków na łączną kwotę około 5 600 000 zł. Dzięki temu zostanie zagospodarowane około 153 000 metrów sześciennych wody. To, co jest niedopuszczalne, co się dzieje nagminnie, nie tylko w naszym województwie, ale w całej Polsce, czyli podłączenie wód opadowych, czyli rynien, do kanalizacji ściekowej. To jest po pierwsze marnowanie tej wody, którą możemy wykorzystać do podlewania lub do innych celów gospodarczych, ale również problem oczyszczalni ścieków, które przy dużych opadach są zalewane i muszą po prostu niestety przełączyć te opady, wpadają do rzek i zanieczyszczają rzeki. Oczywiście za takie instalacje grozi wysoka kara, ale to zjawisko potwierdza, że wciąż jeszcze żyjemy w dużej nieświadomości. Teraz wszystkim tym, którzy zdecydują się wykonać instalacje zatrzymujące wody opadowe, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska chce dopłacić do 5000 zł. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2000 zł. Na dofinansowania zabezpieczono 3 700 000 zł. Mam nadzieję, że tak jak i w innych programach, nasi rolnicy, nasi przedsiębiorcy skorzystają z tego programu i swoje gospodarstwa zaopatrzą w zbiorniki czy w inne urządzenia, które pozwolą gromadzić wodę, ten cenny surowiec, który jest tak bardzo potrzebny nam wszystkim. Program zakłada, że w Polsce powstanie ponad 20 tysięcy takich instalacji, które będą gromadziły wodę opadową, a w konsekwencji pozwolą zaoszczędzić, przedstawiając obrazowo, około 660 milionów 1,5-litrowych butelek wody. Odciążona zostanie kanalizacja i zmniejszy się ryzyko podtopień powodowanych ulewnymi deszczami. Wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach są przyjmowane od 22 marca do wyczerpania alokacji. Od czwartku rozpocznie się remont ulicy Okulnej, co spowoduje utrudnienia. Przez kilka dni będziemy korzystać z objazdów. Prace nad poprawieniem infrastruktury drogowej w Ostrowcu Świętokrzyskim trwają nieprzerwanie od kilku lat. Wiele z nich skupia się głównie na drogach położonych przy centrum miasta. Dużo tych prac związanych z robotami na drogach. No my w tej chwili wykonujemy takie trzy zadania, nawet cztery, bo jeszcze ulica pod górze. Trzy są tu blisko centrum, czyli mamy ten remont ulicy Okulnej, który był połączony z Sienieńską i Głogowskiego. Kończymy na ulicy Piwnej też remont, który był połączony z ulicą Wardyńskiego.
Przy Denkowskiej powstaje tam rondo i ten łącznik, który będzie łączył w Denkowską z nową tą drogą, która będzie przedłużeniem ulicy Furmańskiej. Kolejnym punktem prac nad drogami w okolicy Ostrowieckiego Rynku ma być remont nawierzchni ulicy Okulnej. Prace nad tym odcinkiem miały zostać zakończone w zeszłym roku, jednak jak tłumaczy wykonawca, firma MPRD, było to niemożliwe. Myśmy planowali to w pierwszych, że tak powiem, momentach, jak zaczynaliśmy te prace, że zrobimy to do końca ubiegłego roku. No niestety z różnych przyczyn to się nie udało. Zdołaliśmy tylko wykonać nawierzchnie granitowe chodników, natomiast jakby frezowanie tej nawierzchni miało nastąpić w następnej kolejności, ale to przyczyny takie związane z istniejącą sytuacją pandemiczną spowodowały, że nie byliśmy w stanie tego dokończyć. Roboty drogowe na ulicy Okulnej mają rozpocząć się w czwartek 25 marca, co wiąże się z utrudnieniami dla kierowców. Utrudnienia będą dosyć znaczące, ponieważ planujemy zamknąć cały taki odcinek 160-metrowy, zaczynając od wlotu ulicy Starokunowskiej, a kończąc tam za przejściem dla pieszych. Ponieważ tutaj jakby prace będą polegały na całkowitym sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, potem trzeba będzie wykonać regulacje istniejącej infrastruktury, wybudować dwa azyle i przy przejściach dla pieszych i dopiero potem odtworzyć nawierzchnię docelowo, także to w sumie planujemy zakończyć, myślę, że poniedziałek, wtorek, w następnym tygodniu. Przygotowane zostaną objazdy, a dla zapewnienia lepszego ciągu komunikacyjnego zmieni się również organizacja ruchu drogowego na niektórych ulicach. Objazdy nad czas tego, kiedy będzie zamknięty ten odcinek drogi, będą poprowadzone w ten sposób, że ulica Sienieńska od skrzyżowania z Okulną aż do skrzyżowania z ulicą Szeroką będzie drogą dwukierunkową. Czyli nie będzie dopuszczone tam parkowanie pojazdów, tak jak jest w tej chwili. Zmiany będą dotyczyć również linii komunikacji miejskiej. Autobusy jadące od ulicy Sienkiewicza będą skręcały w ulicę Mickiewicza, następnie w ulicę Radwana Wadyńskiego i potem do alei po już jak gdyby na starą trasę. Autobusy jadące od ulicy Jurzeckiej również w lewo skręcą w ulicę Radwana, znaczy Polną Radwana, następnie pojadą do Wadyńskiego i do alei. Od ulicy Chrzanowskiego autobusy skręcą w ulicę Radwana i Wadyńskiego i pojadą do alei. Wyłączone zostaną przystanki autobusowe przy Starostwie Ostrowieckim Rynku oraz dwa znajdujące się przy wjeździe z ulicy Starokunowskiej w ulicę Okulną. Natomiast linie autobusowe numer 3 i 11 będą poruszać się bez zmian. Objazdy będą obowiązywać do 30 marca. Do pożarów traw ostrowieccy strażacy wyjeżdżali w tym roku już ponad 20 razy. Podpalacze nie odstraszają wysokie kary, nie pomagają też apele. Każdego roku w Polsce dochodzi do niebezpiecznych incydentów związanych z nielegalnym wypalaniem traw. Problem nasila się, kiedy po zimie zaczyna robić się ciepło. Ponad 90% pożarów traw spowodowane jest celowym podpaleniem. Pożary traw to są to pożary niekontrolowane. Zazwyczaj cierpi ten, który podpala tą trawę. Pożar może się rozprzestrzenić w różnym kierunku w zależności od prędkości wiatru i nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Pożary traw zaczynają się niewinnie, a później trawią dorobek życia ludzi oraz na przykład sprawiają albo rozprzestrzeniają się do pożaru lasu. Niejednokrotnie, tak jak na przykład w 2019 roku, aż 10 osób zginęło podczas takich pożarów. Giną nie tylko osoby postronne, ale również ratownicy. Pożary traw są niebezpieczne dla ludzi. Sieją także spustoszenie flory i fauny. Zdarza się, że pożar rozprzestrzenia się na lasy i domostwa. Statystyki strażaków są niepokojące. W powiecie ostrowieckim tylko w ubiegłym roku doszło do blisko 170 takich zdarzeń. Niestety tutaj czasami nie zawsze możemy na ten rozsądek ludzki liczyć. Zazwyczaj liczymy na pogodę, że spadnie ten deszcz, ta trawa się zazieleni, no i będzie już mniej tych zdarzeń. Jeśli chodzi o umiejscowienie tych pożarów, to jeśli chodzi o teren powiatu ostrowieckiego najwięcej mamy zdarzeń na terenie gminy Kunów, a jeśli chodzi o Ostrowiec Świętokrzyski, tu niestety króluje ulica Rzeczki, Samsonowicza, Bałtowska. W 2020 roku w całym kraju odnotowano ponad 41 tysięcy pożarów łąk i nieużytków rolnych. Mimo zaostrzania kar za nielegalne wypalanie traw, bezmyślność ludzka nie zna granic.
taka osoba, która wypala te trawy, podpala, może zapłacić grzywnę do 5 tysięcy złotych, ale może również trafić do więzienia. Wszystko zależy od tego, jakie skutki będzie niósł za sobą ten pożar. Czy zostanie narażone życie ludzkie, czy spłoną jakieś zabudowania. Strażacy, którzy zmuszeni są wyjeżdżać do pożarów traw, często bardziej potrzebni są w innych miejscach. Tym bardziej teraz, w dobie pandemii, nasze samochody strażackie są tak naprawdę na wagę złota. Strażacy podejmują różne działania w walce z koronawirusem, od takich działań miękkich jak rozwożenie ulotek. Zawozimy pacjentów na szczepienia, rozwozimy do osób starszych żywność, dystrybuujemy środki dezynfekcyjne do szkół, robimy tymczasowe izby przyjęć w szpitalach. Ale także pamiętajmy, w dobie, gdy mamy zwiększoną liczbę zakażeń, nasze zastępy niejednokrotnie są dysponowane zamiast pogotowia ratunkowego. Dyspozytor Centrum Powiadamiania Ratunkowego często, jeśli nie ma wolnej karetki, wolnego zespołu, wysyła do zdarzenia Państwową Straż Pożarną. Także nasze samochody są podwójnie teraz cenne oraz ich załogi. Wozy strażackie na swoim wyposażeniu posiadają także sprzęt medyczny, m.in. defibrylator, worek ambu do sztucznej wentylacji czy w pełni wyposażoną torbę R1, narzędzia często niezbędne do ratowania ludzkiego życia. Czternastego października obchodzony jest Światowy Dzień Dziecka Utraconego. W najbliższą sobotę wierni z Ostrowca Świętokrzyskiego będą modlili się w tej intencji. W Ostrowcu Świętokrzyskim będzie obchodzony Dzień Dziecka Utraconego. W tym dniu chcemy otoczyć wsparciem i modlitwą wszystkich rodziców, którzy utracili swoje dzieci przed narodzeniem, ukazać wartość ludzkiego życia od momentu poczęcia, a także przypomnieć o prawach rodziców, którzy utracili swoje dzieci, do godnego pochówku, wsparcia psychologicznego, 8-tygodniowego urlopu czy zasiłku na organizację pogrzebu. Czytamy na stronie internetowej parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim. 27 marca w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Saletyńskiej odprawiona zostanie okolicznościowa msza święta, natomiast po nabożeństwie odbędzie się modlitwa przy grobie dzieci utraconych na cmentarzu komunalnym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Grób jest miejscem pochówku dla dzieci zmarłych wskutek poronienia. Jest to także symboliczne miejsce modlitwy dla rodziców dzieci utraconych. Fundacja Kunów Pomaga stawia na ekologię. Tym razem chce pomóc tym, którzy robią zakupy. Już niebawem na owoce i warzywa kupujący dostaną specjalne torby. Używane firanki. Chcemy z firanek szyć takie małe torebki na owoce, bo o ile udało nam się wyeliminować te większe reklamówki, które są płatne i ludzie prawie ich już nie używają, o tyle te takie zrywki na owoce, one nadal są potrzebne, no bo w coś te owoce trzeba pakować, więc wymyśliłam, że uszyjemy te torebki z firanek i będziemy je wręczać ludziom za darmo pod sklepami. Do akcji Siata Wymiata zorganizowanej przez Fundację Kunów Pomaga może przyłączyć się każdy, oddając firanki lub dołączając do grona wolontariuszy, którzy zajmują się szyciem torebek. Jak dodają organizatorzy, nie trzeba umieć szyć, ponieważ wszystkiego będzie można się nauczyć. Dziewczyny dopiero uczą się szyć, pierwszy raz zaczynają, ale zależało mi na tym, aby w każdej naszej akcji młodzież czegoś się uczyła. Bardzo chętnie się uczę i idzie mi to coraz lepiej. Opornie, ale lepiej. Chcę też, żeby młodzież poczuła, że ma tą moc w swoich dłoniach, że może coś stworzyć. Może wymaga to trochę więcej czasu i uwagi, ale tworzymy to razem, czyli nie ja sama sobie siądę na szyję i pójdę, tylko razem dla społeczności coś robimy. Uczestnicy akcji podkreślają, że takie działania pokazują, że walka o ekologię to nasza wspólna sprawa. Zależy mi na przyszłości mojego kraju, mojego małego miasteczka i to, że możemy zrobić tak małą rzecz, wziąć stare firanki i po prostu uszyć, zrobić z takiej niepotrzebnej starej firanki coś, co może się przydać i zmniejszyć produkcję śmieci, jest bardzo ważne. W akcję zaangażowały się osoby z Kunowa, Ostrowca Świętokrzyskiego i wielu innych okolicznych miejscowości, przywożąc firanki. Teraz fundacja prosi o pomoc w szyciu. Ja tutaj apel do wszystkich mieszkańców i Kunowa, i okolic, czyli Ostrowca Świętokrzyskiego i innych wsi tutaj dookoła. Gdyby ktoś zechciał się dołączyć, może być anonimowo i pomógł nam szyć te torebki, to byłoby bardzo fajnie.
Fundacja planuje rozdać uszyte torebki 22 kwietnia, którego przypada Światowy Dzień Ziemi. Ekologiczne siatki trafią do osób z terenów gminy Kunów, Ostrowca, Ćmielowa i wszystkich tych, które zaangażowały się w pomoc. To już wszystkie informacje, jakie na dziś dla Państwa przygotowaliśmy. W imieniu swoim oraz zespołu redakcyjnego dziękuję za uwagę. Na następne wydanie Telefaktów zapraszam już jutro o stałej porze, a teraz zapraszam na regionalną prognozę pogody. CarFast. Dla tych, którzy nie wiedzą, co przyniesie nowy dzień i martwią się o swoją zawodową przyszłość, mamy dobrą wiadomość. Z ośrodkiem szkolenia CarFast zdobędziesz nowe kwalifikacje i z pewnością siebie wejdziesz na rynek pracy. Kursy dla operatorów maszyn budowlanych i drogowych, koparko-ładowarki, koparki, ładowarki, spycharki, walce drogowe, frezarki, wózki widłowe, ładowarki teleskopowe, żurawie, podesty ruchome i tym podobne. Kursy dla kierowców zawodowych, przewóz towarów niebezpiecznych ADR, świadectwo kwalifikacji i wiele innych szkoleń podnoszących Twoje kwalifikacje. CarFast. Weź przyszłość w swoje ręce. Tanio, smacznie, pomysłowo. Mere. Nowa sieć dyskontów w Polsce. Przyjdź na zakupy, sprawdź nasze ceny. Zaskoczony? Wszystkie produkty w niskich cenach, czyli po prostu Mere. Dobra jakość, polscy producenci, miła obsługa, duży asortyment. Tanio. Wydasz mniej, zaoszczędzisz do 20%, a może więcej. Hurtowo lub detalicznie. Codziennie. Mere to marka dla każdego, nawet dla najbardziej wybrednego. Już jest. W Ostrowcu, przy ulicy Sandomierskiej 87. Mere. Niskie ceny dla każdego. Nowoczesne, profesjonalne, przyjazne dla pacjenta Centrum Skutecznej Rehabilitacji. Terapia kontuzji i urazów sportowych. FED, terapia skolios. DIERS, diagnostyka wad postawy. Salus Talent Uro, skuteczna terapia nietrzymania moczu. Konsultacje ortopedyczne i radiologiczne. Badanie USG. Pełna gama zabiegów fizykalnych. Terapia indywidualna. Zapraszamy. Centrum Rehabilitacji Markmed, ulica Kopernika 14, Ostrowiec Świętokrzyski. Dowozicie do Parku Jurajskiego. Tak. A do najlepszego sezonu? Oczywiście. A na jakim bilecie? Prezentowym. Pierwszy słyszę. No to nowość. Netflix w prezencie nawet na rok. Super, to wsiadamy! Ty też wsiadaj. Teraz w Wektrze dostępna wszędzie telewizja smart i internet światłowodowy. A Netflix nawet na rok w prezencie. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Poczucia bezpieczeństwa w każdą pogodę życzy sponsor audycji. Biuro Ochrony Osób imienia Skorpion. Ostrowiec Świętokrzyski. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pogoda dla miasta Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura minus 1 stopień Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością 8 km na godzinę. Ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. Jutro temperatura 8 stopni Celsjusza. Wiatr powieje z prędkością 28 km na godzinę. Ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Możliwe przelotne opady deszczu. Biometr niestety niekorzystny. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Poczucia bezpieczeństwa w każdą pogodę życzy sponsor audycji. Biuro Ochrony Osób imienia Skorpion. Ostrowiec Świętokrzyski.